i konie ruszyły. Bardzo ładnie złapała start Tudora, natomiast straciła na starcie Kanagat i galopuje za stawką. Tudora, blisko niej jest Tutu Tango. I on obejmuje prowadzenie. Tutu Tango na pierwszej pozycji Tudora. Dalej jest tam Brugal, jest tam również Dogmat, Pirat Rebel. Za nimi kilka długości Junak i dołączyła już do stawki, no prawie, Klacz Kanagat. Są już pół zakrętu. Nadal na pierwszej pozycji dwa konie. O, teraz to się troszeczkę zgrupowało, bo tam jakby Tudora troszeczkę zwolniła rytm galopu. Blisko niej jest Tutu Tango i blisko niego Dogmat. Te dwa konie od pola również tam dobrze galopuje Brugal. Rozpoczyna się finiszowa rozgrywka, jeszcze 500 metrów do celownika, przy kanacie Tutu Tango, blisko niego Dogmat. Na razie te dwa ogiery walczą o zwycięstwo, przy kanacie Pirat Rebel. 300 metrów do celownika, Dogmat i Tutu Tango, te dwa konie. Tutu Tango galopuje dość lekko, blisko niego Dogmat, 150 metrów do celownika. Tutu Tango odchodzi od rywala, ale Dogmat jeszcze raz staje do walki, 50 metrów przed słupem. Tutu Tango wygrywa ten wyścig, drugi będzie Dogmat, blisko Pirat Rebel. Na czwartej pozycji kończy Kanagat, pozostałe konie, ostatni Brugal.